Zaraz, to był filmik. To teraz mówcie, wiecie, mówcie tutaj, co będziecie robić. To spotkałem na ulicy, wiecie, jak się nazywa ulica? Żydowska. Nie, bo my jesteśmy nie tutejsze. To jest ulica, na ulicy Żydowskiej, trzy wolontariuszki. Skąd jesteście? Z Kraśnika. Wszystkie? Tak. Trzy? Wszystkie z Centrum Wolontariatu w Kraśniku. I teraz Słońce na dłoń. Będziecie dzisiaj mamy sobotę, 22 czerwca 2013 roku. Co będziecie robić dzisiaj? Dzisiaj pomagamy w organizacji festynu Miasto Młodych Artystów. Teraz jest Łyk Kultury na śniadanie. Można chodzić po różnych miejscach, jak na przykład ratusz, poczta, księgarnie, kawiarnie. Tutaj stoją wolontariusze i zapraszają. Te obiekty są oznakowane, tak, prawda? Tak, my właśnie stoimy i zapraszamy. Aha, wy jeszcze będziecie stały, tak? Tak. Bądźcie tak dobry, obrócić się, zobaczymy te wasze napisy. Tu wolontariusz, tak? Fundusz lokalny i tak dalej. Wszystkie takie same macie tutaj. Tak. I będziecie zachęcać, tak, do... Tak, można dla pierwszych 15 osób jest ciasto i kawa bądź herbata. I można porozmawiać na przykład z fotografem, z pisarzem, z szachistą i rycerze. Z rycerzami. Tak. Jest wiele różnych osób. To są od tego przydzieleni wolontariusze i oni powiedzą, o co chodzi. W różnych miejscach. Tak. Pierwsze pięć osób, które przyjdzie do danego tego poczęstunek będzie. Dostaje pocztówkę. Tak, i dostaje kupon na później jest, będzie na losowanie będzie nagród. I pierwsze pięć osób, które się zgłosi, dostają taką. Rozumiem. Można wybrać 500 zł albo i więcej. Tak. I to się zaczyna od której? Od 10? Tak? Tak. Czyli już za 13-14 minut, tak, prawda? Tak, już się wszystko zaczyna. A później od godziny... I jak byście radziły, od czego? Bo ja bym chciał też to zobaczyć. Tutaj po kolei, wszędzie. Po kolei. Wszędzie, wszystko jest ciekawe. Ciekawe. Dobrze, świetnie. A potem od godziny 14 do 16.30 na zamku. Na zamku mamy zajęcia, animacje dla dzieci. I powiemy więcej o wolontariacie. Pokażemy, co umiemy. Tylko mówcie pojedynczo, bo jakby cię we trzy mówić, to no tak, sztuczki cyrkowe, będziemy opowiadać o wolontariacie, będziemy pokazywać sztuczki cyrkowe, ogólnie zapraszać, malować twarze, będziemy zapraszać młodzież też do wolontariatu i promować to wszystko, zabawiać dzieci. Super, super, pokażcie to logo, Miasto Młodych Artystów, festiwal, dobrze. I teraz jeszcze się ładnie przedstawcie. Joanna Bańka. Wiela Ogonowska. I Dominika Czarnota. Pięknie. I jesteście uczennicami jakiejś szkoły? Ja już skończyłam. Czy studentkami jesteście? Liceum. Kończymy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. Wszystkie? Ja już skończyłam w tym roku. W tym roku jesteś absolwentką. Tak, i teraz tak. Na studia, tak? Tak. Gdzie idziesz? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz. Nie wiem. No, a ty? Ja też. Ja jestem w drugiej klasie. Też już w tym liceum. Liceum, tak. Rozumiem. No to dziewczyny, siemanko i do zobaczenia na trasie, tak? Tak. A jeszcze od 12 jest gra miejska, aha, labirynt i musi być minimum 3 osoby w zespole. Gdzie się to od startuje? Z którego miejsca? Kolegium. Jedno jest kolegium, będzie labirynt, a jedno jest tutaj przy zejściu, będzie w bramie. Będą jest kilka miejsc i w każdym miejscu można zacząć grę. Rozumiem. Dostanie się kartę i będą wskazówki, o co chodzi. Więc słuchajcie, naprawdę mnie zachęciłyście do tej zabawy dzisiaj. Chociaż chcę wam powiedzieć, bo żeście mnie nie zapytały o to, ale ja sam powiem, że ja to miasto znam jak własną kieszeń. A my właśnie nie. My nie. Słuchajcie, ja jestem regionalistą. Wiecie, kto to jest regionalista? Tak, no tak. Osoba pochodząca z tego regionu. Tak. Nie. Wiem. Regionalista to jest człowiek, który bada dzieje swojego miasta przede wszystkim i otoczenia, czyli regionu i się interesuje dosyć dogłębnie kulturą, gospodarką, przyrodą i tak dalej. I stara się ten region wspólnie z innymi najlepiej, prawda, podnosić cywilizacyjnie i kulturowo i tak dalej. We wszystkich dziedzinach życia. Ja jestem specem, ja jestem regionalistą. Moim guru był Aleksander Kazimierz Patkowski, twórca regionalizmu polskiego i stolicą tego regionalizmu jest Sandomierz.
To się zaczęło w 1923 roku. Szkoda, że organizatorzy o tym nie pomyśleli. Ja tu nie widzę w ogóle nazwiska Patkowskiego, że nie nawiązali do wspaniałych tradycji, które tutaj się odbywały. Starają się, powoli im... Może tak, może się starają, ale tutaj to była okazja znakomita teraz, bo następnym razem to nie wiadomo, kiedy to będzie, prawda? W przyszłym roku pewnie. Będzie na pewno, tak? Tak, to tak, powtórka? Z tego, co słyszeliśmy, to tutaj już kilka było. Tak, szósty chyba. Ale nie w Sandomierzu. To nie było z takim zadęciem jak na teraz. Na pewno nie. Teraz w ogóle jest już tak informacja, jak z wielką pompą. I jest, prawda, tutaj rzeczywiście te plakaty olbrzymie i ta oferta jest bardzo bogata. No ja myślę, że tutaj jest też forum jakieś dyskusyjne. Tam będzie jakaś debata. Debata, też. Prawda? Tak, debata oksfordzka. Ja się tam wypowiem. Będą jeszcze konkursy na temat właśnie historii Sandomierza. Tylko nie pamiętam, czy to nie będzie przypadkiem tylko dla wolontariuszy, żeby... Jest to chyba dla nas. Dla młodzieży, tak, chodzi, tak. Bo... Nie, to akurat, to ja mógłbym być jurorem, czy nawet tym... Sędzią, tak. No inaczej sędzia, juror, to jest prawie to samo. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. I życzę Wam... dobrej zabawy i pożytków również, żebyście się dowiedziały o naszym królewskim mieście trochę więcej niż chyba wiecie na razie. No na razie to tak w przelocie, bo wczoraj przyjechaliśmy, szybko zobaczyliśmy, co mieliśmy zrobić i dzisiaj się poznamy, jak to jest naprawdę. Dokładnie. Tak, tak. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Dziękujemy. A ja się nazywam Zbigniew Puławski, jakbyście w razie czego. Dobrze.